Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie po dwudniowej przerwie. Tak wyszło, jak wyszło, ale byliśmy z żoną w szpitalu i mam drugiego synka. Także chyba zrozumiałe, że nie mogłem nic wrzucić. Wróciliśmy dzisiaj 5 prawie 4 godziny temu. Więc teraz małe śpią, jeden z drugim, Natanek, który znacie, i Kajtuś. Razem sobie śpią. Więc cieszę się bardzo, ale powracamy sobie tu pomału do naszych zaległych spraw. I tak na pierwszy ogień tutaj oczywiście pójdzie wpis pana Rafała, który jak widać wyraźnie zmienia ton, bo czytaliśmy sobie ten wpis pana Rafała tam wcześniejszy, że Jezus, że święty Jan, święty Paweł nie zobaczyli Jezusa. Cytuję tam fragment z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, że święty Paweł uwidział jasność, usłyszał głos, prawda, ale nie widział Jezusa. I pierwszy werset z pierwszego rozdziału Apokalipsy świętego Jana, gdzie święty Jan widział anioła. Więc panie Rafale, przeczy tutaj pan sam sobie, bo jak dostał pan szybko w kość od Słowa Bożego, bo wystarczyło przewrócić kartkę, i w 9 rozdziale Barnaba mówi, że Paweł ujrzał Pana. Święty Paweł mówi, że ujrzał Pana. Święty Jan w Apokalipsie, pan cytuje pierwszy werset, no to tośmy sobie zrobili tutaj to nagranie. Czytanie Pisma Świętego. Katolickie kontra protestanckie. Protestanckie jest napisany jeden werset, po katolicku poszliśmy sobie dalej i wyszliśmy też na naprawdę katolicką, że święty Jan też ujrzał Syna Bożego, Alfę i Omegę, a więc Boga samego. Na dokładkę jeszcze doszedł święty Szczepan, który też ujrzał niebo otwarte, prawda, i Syna Bożego. I tutaj pan Rafał nagle zmienia ton, że to wizje będziecie mieć i sny, że oni widzieli Jezusa, ale nie w ciele. Nikt nie mówi, że w ciele, ale panie Rafale, widzieli Jezusa czy nie widzieli Jezusa, skoro pan cytuje tutaj słowa, że nigdy więcej mnie nie zobaczycie. I pan te słowa cytował i nagle pan oberwał obuchem prawdy po głowie i nagle pan zmienił ton, że jednak widzieli, tak? Tak, święty Jan się kłaniał też przed aniołem, który mówi, nie padaj przede mną. Święty Jan miał wiele wizji. Tak, święty Paweł też miał wizję trzeciego nieba, prawda? Więc mamy wizjonerów w Piśmie Świętym. I dlaczego pan, jeżeli święty Jan i święty Szczepan ze świętym Pawłem mieli widzenie Chrystusa, to dlaczego tak ciężko wam jest zrozumieć, że święta Faustyna też miała widzenie Jezusa Chrystusa, zresztą nie tylko ona. Oczywiście on nie był w ciele, tylko to było ciało, no już uwielbione po zmartwychwstaniu, prawda? Ale go widzieli, więc pan się sam zaorał, ośmieszył się pan tutaj, wyskakując z jednym wersecikiem, że i pan tam pisał, że nie widział Paweł Jezusa, tylko usłyszał głos i blask, prawda? Więc pan się sam tutaj ośmieszasz, a przez pana się ośmiesza cała hiper... naciągnijmy już to, hiperłaska, choć wiemy, że to jest nic innego jak hipergniot. Więc sam pan cytuje z księgi Joela, Daniela, że wizje i sny będziecie mieć. I co jest najciekawsze, sam się pan tutaj poderżnął, ponieważ pan tutaj nagle mówi, że nigdy więcej mnie nie zobaczycie. Ale cytuje pan tutaj słowa z Ewangelii, z listu świętego Jana 4:1. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. I widzisz pan, panie Rafale, jeżeli apostołowie, święty Jan tutaj nakazuje badać duchy, czy są z Boga, to znaczy, że mogą być wizje fałszywe i wizje prawdziwe. Tak? Mogą być, prawda, proroctwa fałszywe i mogą być proroctwa prawdziwe.
A pan wszystko już przekreślał na początku, teraz pan zmieniasz trąbkę, prawda, bo już pan dostał obuchem, prawda, że jednak widzieli Jezusa, prawda, a teraz rozwińmy sobie to. Więc skoro są widzenia, to znaczy, że święta Faustyna też mogła je mieć. Święta Małgorzata, święty ojciec Pio i wielu innych świętych mistyków i proroków Kościoła katolickiego. Duchy badajcie, czy są z Boga. Do objawień świętego Pawła, który ujrzał Chrystusa. Widzisz pan, panie Rafale, zobaczmy sobie tutaj pewną korelację między tym, co się jest napisane w dziejach, czy w Apokalipsie, czy w liście do Galatów, a w liście świętego Jana. W liście do Galatów napisane mamy, że święty Paweł po otrzymaniu Ewangelii udał się do apostołów Jakuba, Piotra i Jana, udawał się do Jerozolimy dwa razy. I proszę zauważyć, że jest dwa, dziewięć i uznawszy dano mi łaskę. Jakub, Kefas i Jan uważani za filary podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan. Zobaczmy, uznali oni łaskę, którą otrzymał święty Paweł. Oznali oni widzenie, podczas którego święty Paweł otrzymywał Ewangelię, oni to uznali. Czyli święty Paweł poddaje się autorytetowi Kościoła Jakuba, Kefasa i Jana, apostołów. Komu się poddajecie? Prawda? Konfrontacji. I święty Jan pisze, tak, mówi, duchy badajcie, i później pisze, prawda? My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas, czyli apostołów. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Więc wy nie słuchacie Kościoła, więc nie jesteście z Boga. I to jest ewidentnie napisane. Nie macie żadnego autorytetu nad sobą, autorytetu apostolskiego, więc nie jesteście z Boga. I święta Faustyna miała wizję, święta Małgorzata Alacoque i wielu innych mistyków i świętych. I zostały one zatwierdzone przez autorytet Kościoła, tak samo jak została zatwierdzona przez autorytet pierwotnego Kościoła objawienie świętego Pawła i otrzymane podczas tych objawień Ewangelia od Jezusa Chrystusa. Uznali oni łaskę. Uznali oni łaskę. Jakie to jest potężne potwierdzenie autorytetu Kościoła, dzięki któremu możemy w sposób pewny, bezbłędny kroczyć ku zbawieniu, jak i też właśnie mieć pewność, co jest z Boga, a co z Niego nie jest. A wy co? I uznawszy, dano mi łaskę właśnie. To, że wy nie uznajecie wizji świętej Faustyny, to świadczy tylko o waszej głupocie i o waszej nieznajomości. Przede wszystkim Słowa Bożego i dwa, duchowości. I dlatego nie przyjmujecie siostry Faustyny. Poza tym mówiliśmy sobie o objawieniach. Panie Rafale, drodzy protestanci, cały czas unikacie odpowiedzi na temat cherubów, które Bóg kazał uczynić, wołów i lwów w świątyni Salomona, obok cherubów. Dlaczego tak
skrzętnie tego unikacie. Mówicie, że to tam Bóg daje prawo, to siam to i wam to. Czyli co? Dał prawo, żeby niczego nie czynić. Później daje prawo, żeby uczynić cheruby, a następnie w wymalowanej świątyni znajduje sobie upodobanie, tak? Tak? Więc albo jesteście głupcami, albo robicie z Boga głupiego. A że Bóg nie jest głupi, to wychodzi na to, że głupcami jesteście wy. No właśnie, Kajtuś. Pozdrawiam.